Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Dzisiaj pytanie od Szczypioreksa. Czym jest błogosławieństwo? A dokładnie Szczypioreks pisze tak. Mam rozkminę z proszeniem o błogosławieństwo Boże. Jeśli proszę o błogosławieństwo dla kogoś, to znaczy, że Bóg tej osobie nie błogosławił, Wystarczająco dotąd? Mniej błogosławił, a jak się pomodlimy, to będzie więcej błogosławił? Czy Bóg nie błogosławi wszystkim w pełni? A to my przyjmujemy to bardziej lub mniej. To może powinniśmy się modlić o to, byśmy przyjęli jak najpełniej błogosławieństwo Boże. Wiem, dziwnie brzmi, ale próbuję sobie w głowie poukładać. I ten szereg pytań szczypioreksa biorę jako wyzwanie do tego, żeby powiedzieć więcej o błogosławieństwie. Pierwsze, chyba, co trzeba powiedzieć o błogosławieństwie, że to jest dar. Dobry dar. Dar od Boga, ale też. Dar od tego, któremu Bóg udzielił błogosławieństwa, czy zlecił błogosławieństwo, błogosławienie innym, czyli też dar kościoła w takim szerokim sensie, ale też konkretnych ludzi w kościele, czy to będą kapłani, czy to będą rodzice, czy ci, którzy są odpowiedzialni za innych, że Bóg nas w takie błogosławieństwo, czyli swój dar wyposaża, a tak naprawdę może być to jeszcze szersze, że jeżeli każdemu z nas jest udzielone błogosławieństwo, to nie po to, żeby je zachowywać dla siebie samych, ale żeby też się nim dzielić, czy udzielać tego błogosławieństwa innym. Oczywiście, na taką miarę, na jaką umiemy ją, to błogosławieństwo przyjąć po prostu, ale tego się ani nie zważy, ani nie zmierzy. Natomiast rzeczywiście warto to sobie uświadomić jako dobro, które otrzymujemy od Boga. To już jest na początku stworzenia: błogosławieństwo dla stworzenia, o którym czytamy w Księdze Rodzaju. Bądźcie płodni i mnóżcie się. To jest takie błogosławieństwo zaraz na początku i to dotyczy tego, co fizyczne, ale myślę, że też tego, co duchowe, czy jakiekolwiek inne dobro w tym świecie, że, że Bóg chce pomnażać to dobro, żeby tego dobra było coraz więcej w świecie, że wszystko stworzył jako dobre, a człowieka, jak powiedział, bardzo dobrze stworzył i przekazał mu błogosławieństwo wobec tego świata, żeby czynił coraz więcej dobra, żeby pomnażał to dobro w tym świecie. Pozwalał też temu dobru, które jest w tym świecie, jeszcze się pomnażać. Puszczał je w obrót w taki czy inny sposób. To już jest od samego stworzenia. Bo samo błogosławieństwo to słowo znaczy życzenie dobra czy dobre mówienie, żeby komuś dobrze życzyć, żeby komuś czy o kimś dobrze mówić, to jest właśnie błogosławieństwo. W mojej dominikańskiej głowie od razu to się jakoś kojarzy z takim hasłem dominikańskim, według którego staramy się żyć, czyli laudare benedicere predicare, czyli uwielbiać Pana Boga, błogosławić innym i głosić. I że jest to potrzebne, te wszystkie rzeczy, ale to błogosławieństwo jest nie do uniknięcia, bo jeżeli nie błogosławimy innym, to tak naprawdę głosimy złą nowinę. Nawet jak się dużo modlimy, to potem jeżeli nie mamy w sercu tego zamysłu Bożego, czyli błogosławieństwa, to wtedy mówimy źle. Bo przeciwieństwem, może to warto też podkreślić, błogosławieństwa jest złożeczenie, czyli że źle życzymy. Może też być jakoś przekleństwo, ale właśnie jeżeli błogosławieństwo to jest dobre mówienie, dobre życzenie, to przeciwieństwem jest zło -rzeczenie. Nie? Jakby, dlatego jakby słyszymy błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jeszcze do tego wrócę z listu do Rzymian na końcu. Ale warto to zobaczyć, to właśnie laudare, benedicere, predicare, że jesteśmy powołani by błogosławić w tym świecie. Nie? Też zaraz potem też czytamy o błogosławieństwie aronowym, w którym też czytamy, że Bóg daje takie błogosławieństwo przez Arona, żeby Bóg Rozjaśnił nad nami swoje oblicze i obdarzył nas pokojem. Tam jest oczywiście więcej tego błogosławieństwa, ale jakoś to rozjaśnienie oblicza mnie dotyka. I to obdarowanie pokojem, że, że z tego pomnażania dobra rodzi się pokój, myślę, że rodzi się też radość. To są jakoś też owoce Ducha Świętego, tak to nazywamy. To wszystko jest w tym błogosławieństwie zawartym. Warto zawarte, warto rzeczywiście pod tym kątem jakoś czytać całe Słowo Boże, całą Biblię, jak się objawia błogosławieństwo, że nawet choćby tak jak król Dawid, kiedy go spotykają złe rzeczy. Widzi w tym błogosławieństwo od Boga w tym sensie, że jest to z Jego rąk, że to jest sprawiedliwe, że to jest takie, jak ma być. I się temu nieustannie, Dawid, jak tylko się nawraca sobie uświadamia, że popełnia grzech czy jakieś zło, że, że temu błogosławieństwu, tym rękom Bożym się oddaje i poddaje. To jest właśnie też przywołanie obecności Bożej. Właśnie niech to oblicze nad nami zajaśnieje. Czyli to jest to błogosławieństwo obecności. Nie? Że nie tylko do jakiegoś działania, choć też, ale sama obecność Boża już jest błogosławieństwem. Przyzywanie obecności Bożej jest błogosławieństwem. I ta obecność jest tym, co powoduje, że to dobro w nas się pomnaża. Może takie świadectwo małe też dam. Tu na Lednicy, jak to nagrywam dla was, jak pierwszy raz tu przyjechałem, poproszono mnie, żebym odprawił mszę święto, a na końcu, po tym błogosławieństwie eucharystycznym, żeby też udzielić błogosławieństwa Ewangelizatorom, którzy mieli iść tutaj na pole, żeby głosić Chrystusa, żeby dzielić się wiarą, dawać świadectwo wiary. I zacząłem błogosławić. Wystawiłem monstrancję lednicą, stanąłem za nią, i każdy, kto potrzebował czy prosił o błogosławieństwo, podchodził do tej monstrancji, a ja za monstrancji wyciągałem ręce i, i błogosławiłem temu człowiekowi i byłem. No, zdziwiony, że po godzinie ciągle stała ta kolejka, że tylu jest tych ewangelizatorów. No, stałem tam półtorej godziny i błogosławiłem, ale zobaczyłem, że już mam wyznaczone obowiązki w Poznaniu, więc pojechałem do Poznania. Zobaczyłem, że obok stoi diakon i poprosiłem tego diakona, żeby dalej błogosławił tym, którzy podchodzą. Dopiero potem przyjechali bracia do Poznania już po spotkaniu Lednickim powiedzieli wiesz do której trwało to błogosławieństwo które się zaczęło chyba w pół do ósmej do siedemnastej, czyli jakby do tyle godzin nie do tego jak trzeba było rzeczywiście pana Jezusa tam w tej kaplicy na miocie kaplicy na lednicy schować więc tak bardzo młodzież potrzebowała błogosławieństwa nie? różnie bywa właśnie z naszym stanem duszy często młodzi boją się iść do spowiedzi, nawet nie chodzą właśnie latami do komunii, ale po błogosławieństwo chcą przyjść. Proszą o błogosławieństwo, widzą w tym wartość. No to jest coś niesłychanego i tak jak tu Szczypiorek pyta, czy to coś dodaje, to w ogóle nie, nie o to chodzi, że się tak ośmielę powiedzieć, że coś dodaje. Po prostu potrzebujemy tego błogosławieństwa. Im więcej tego błogosławieństwa mamy, tym jeszcze bardziej go pragniemy. To jest w ogóle inna logika niż matematyczna. Tak jak mi się kojarzy teraz Maryja, która była pełna łaski, czyli pełna Ducha Świętego już by się wydawało matematycznie że nie potrzebowała Ducha Świętego, a właśnie pełnia Ducha Świętego uzdalnia ją do tego żeby jeszcze przyjąć Ducha Świętego. To jest w ogóle inna logika i myślę, że taka właśnie logika towarzyszy błogosławieństwu. Więc oprócz tego co już powiedziałem, że kapłani mają taką moc błogosławieństwa, to taką moc błogosławieństwa mają też rodzice wobec dzieci, ale tak pomyślałem sobie, że również Moc błogosławieństwa mają dzieci wobec rodziców i warto też z tego korzystać, że jak robimy ten przysłowiowy krzyżyk na czole dzieciom, czy jak wychodzą z domu do szkoły, czy na jakieś inne zajęcia, to można też poprosić dzieci, żeby nam pobłogosławiły jako rodzicom. Ja często też proszę, jeżeli komuś udzielam błogosławieństwa, bo mnie o to prosi, to również proszę, żeby i mnie ten ktoś udzielił błogosławieństwa, bo jest chrześcijaninem i też może po prostu błogosławić. Więc ten krzyż na czole, oprócz tego, że wzywamy błogosławieństwa, czy błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli jest to błogosławieństwie, Błogosławieństwo w imię Boże, w imię Trójcy, to też błogosławieństwem jest ten krzyż. Że krzyż nie jest znakiem męki dla nas, ale znakiem pełni i błogosławieństwa. Dlatego posługujemy się tym znakiem, bo to jest źródło. Dobra dla nas, że właśnie Pan nasz Jezus Chrystus umarł na krzyżu i to jest dla nas największe błogosławieństwo, bo krzyż jest znakiem nie tylko śmierci, z miłości, ale też z zmartwychwstania z miłości, czyli nowego życia. Dlatego przyjmujemy to błogosławieństwo krzyżem, jako chrześcijanie, plus właśnie wezwanie tego imienia, Ojca i Syna i Ducha Świętego. No, no, no już chyba więcej, trudno sobie wyobrazić. I tak jak zapowiedziałem, jeszcze wracam do listu do Rzymian, do 12 rozdziału 14 wersetu, tam czytamy błogosławcie, a nie złożeczcie, tak mówi święty Paweł do nas, ale przed tym zdaniem jest jeszcze wcześniej błogosławcie tych, którzy was prześladują. Nie tylko błogosławcie tych, którzy wam błogosławią, ale błogosławcie tym, którzy was prześladują. Błogosławcie potem jest dodane, a nie złożaczcie. Więc to błogosławieństwo jest podniesione naprawdę wysoko. Można powiedzieć, tak jak najtrudniejsze chyba jest najtrudniejszym przykazaniem miłości nieprzyjaciół, to tu błogosławienie tym którzy nas prześladują, no to jest taka pełnia chrześcijaństwa i w tym jesteśmy chyba najbardziej do Pana Boga, do Pana Jezusa podobni. Warto to wiedzieć, być tego świadomym, że błogosławieństwo to jest ogromna siła, która płynie z obecności Boga, kiedy wzywamy Jego świętego imienia w tym znaku krzyża, to jest Błogosławieństwo Jego obecności i Jego działania, że naprawdę On nam błogosławi, czyli dobrze czyni, przez swoją obecność i przez to wszystko, co dla nas przygotował. Więc już tak na koniec: przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławcie, bo odziedziczyliśmy błogosławieństwo. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.